Hejka kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Ja witam Was dzisiaj z mojego ogródka. Za mną przepiękne hortensje. Zobaczcie, jak nam naprawdę urosły mega, nie? Ale nie o tym dzisiaj odcineczek. A słuchajcie, tymi hortensjami zajmuje się mój mąż. Ale wydaje mi się, że w następnym vlogu powiem o tym więcej. Ja dzisiaj przychodzę do Was z piłeczkami pinball od EP. Słuchajcie, co nimi można robić, są naprawdę fajne, w 5 wzorach, oczywiście dostępne w 5 wzorach, każdy znajdzie jakiś wzór na pewno dla siebie. A słuchajcie, co nimi można robić? Możemy zakręcić, odbić, rzucać. Ja oczywiście dzisiaj wszystko zademonstruję, pokażę i zobaczycie sami, ocenicie. Na pewno nie będziecie się nudzić, będziecie się na pewno nimi fajnie bawić. Także już kochani, otwieramy jedną z nich. Kochani, otworzyłam jedną z tych piłeczek. Zobaczcie, sam wzór przepiękny. Akurat ja mam gwiazdeczki. Słuchajcie, pierwszą rzecz. Jest napisane, że możemy zakręcić, czyli kręcimy. Odbić. Jak widzicie, też działa, czyli odbijanie, ok, zaliczone. I trzecia rzecz, możemy nią rzucać. Oczywiście takie rzucanie jest proste, prawda? Możemy rzucać i złapać, ale ja Was, kochani, zabieram w magiczne miejsce, bo tam zrobimy rodzinną zabawę właśnie z tymi piłkami. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba nasza zabawa i Wy również zaryzykujecie, kupicie sobie takie piłeczki i będziecie się fajnie bawić z rodzicami, z braćmi, z siostrami, a może z przyjaciółmi. Także kochani, zapraszam do oglądania. I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie zawody rodzinne, czyli Nikola, mama i ja. Co to ma być, mama? Zawody do kosza, tak? Zawody do kosza, będziemy rzucać do kosza, piłkę? Ale to są utrudnienia, ponieważ piłka się też kręci, także wszystko może się, słuchajcie, odwrócić. Mam nadzieję, że nam to dobrze pójdzie. Znaczy, będzie ciężko po prostu, dobra. Będzie ciężko. Od Spinball z firmy EP, także nie wiem, opakujemy też tą, zobaczymy. Tak, bo są, słuchajcie, różne kolory, także możemy... Różne wzorki, kolory. Różne wzory, ogólnie kolory. Piłeczka polega na tym, że... Fidget spinner, pamiętacie fidget spinner, jak się fajnie kręciły? Podobno. I ogólnie tak, przed każdym rzutem robimy takie coś, że zakręcamy piłeczką i dopiero rzucamy do kosza. Bo jak trafi w obręcz, to może być ciężej i na przykład wypadnie piłka. Tutaj słuchajcie, akurat mam taki kolor. Widzicie? Taki trochę ten, ej, planety. I tutaj na przykład... Się podkręcę. Jak ten, no to już... Raz robiliśmy zawody, to duży tak, słuchajcie, będzie się kręcić. Ja wygrałam. Ale to po prostu Nikola wygrała, mama przegrała, ja byłam po środku. A dzisiaj robimy zawody w kosza, także robimy tak. Ja na razie kameruję. Kto pierwszy? Mama. Każdy ma swoje, ja mam tą nóweczkę. Ale poczekajcie, żeby było uczciwie. No wydaje mi się, z że z tego kamyszka. No, z tego, tego raczej. Okay. Dobra, to słuchajcie, ja kręcę. Kostki. No. I rzucam. Dobra, nie ma już koniec. Dobra, i rzucamy. Uuu, ale blisko. No, to jest tata. Treja, która jest. Proszę. Jacie! Jest! I czyścił, był tak? Wyleciało, no. Tak, no wiadomo. No wiadomo, że wyleci takie dziurki, ale dobra. Ale poczekaj, muszę sobie teraz trafić, bo to i tak jest remis. Ja wiem. No Nikola, pełne skupienie. To jest słońce, nie? No jest. No, ja dawaj. Teraz tata. Nie trafiłam, już za daleko. Nie! Kręć! Kręciłam. Wow! Trafiłam. Dobra, kończę. Jak on to trafił? Widziałeś to? Ja tak z boku to zrobiłem. Wygrałam. Dobra, i teraz szóstka na koniec. Ja wygrałam. To wygrywasz talon na
balon. I właśnie robić sobie takie zawody ze swoją rodzinką. Polecam, oczywiście link macie poniżej w opisie do tych piłeczek. My akurat sobie wykorzystaliśmy to na naszych czasach nad Polskim Morzem, grając w kosza u nas na środku. No i ci też by się bardzo podobał. A teraz idziemy, kto przegrywa? Tata. No, Nikola przegrała. No co tata przegrał, ty? Tata musi wskoczyć do basenu. Nie, mama. Nikola raczej. To idziemy do basenu. Nie. Albo przysiady jakieś. A, przysiady. Dobra, ale i tak idziemy do basenu i tak. No to kartonik jeszcze został. My jesteśmy właśnie na baseniku i Necia sobie pływa. Ale super. Bye. Gdzie ty jesteś, Necia? Super, ona bardzo. Baba też pływa. Tam głęboko płyniemy? Już nie dosięgasz? Nie, nie boisz się? Z babcią pływasz? Ja nie mogę. Sama? Mama już ma tam głęboko. Sama tak głęboko jest babci. No. Tanelka pływa, zobaczcie. Ona się po prostu jest szalona, ta Nelka. Dowód chcesz jej? Tak, jest. Tak. Tam zobaczcie, zjeżdżalnie. Ty chcesz iść na zjeżdżalnię? Ja nie idę. Ja się boję. Tutaj sobie pływamy. Tutaj Nelka pływa. I raz. No, babcia pływa, zobacz. Tam jest. Robi. Tak. No, Nelka też ładnie. A kogo to koło Nelcia? Ładny, wyślij Nikolę tam, żeby tam poszła jej na kolejkę. O właśnie, niech Nikolę kolej. Tutaj, zobaczcie. Zaraz padnie na kogoś. Nelcia idzie sobie na bąbelki. Siadaj ładnie. Oj, to ale fajnie. Fajnie są bąbelki? Już? I jest jak ona płynie. Wciąga cię, Nela, szybko! Ona sama, mama, ona sama. O Nelka, gdzie ty teraz? Gdzie? Na bąbelki znowu? Nie. Gdzieś indziej teraz. Idziemy za Nelą. Gdzie ona idzie? Fajna jest woda, co Nikola? Megaśna. Nikola, jaka upalona. No co? Jest lepsza, ale... Jest cieplutka, nie tylko lepsza. Idziemy. Trzymaj sobie Nelcia. Teraz kochani, chwilka przerwy. Nelcia je gruszkę. Tak, Nelcia, jesz gruszkę? O, i tak sobie siedzi. Proszę bardzo. Jeszcze babcia ma dać? Nikolka już zasypia. Hej. Ale Nikola opalona, a babcia gruszki stroi. Także dzisiaj jest, słuchajcie, świetna. Świetny, słuchajcie, dzień na to, żeby spędzić go właśnie na basenie. Także tak nasz dzień, kochani, mija. Jest bardzo dużo ludzi, no w sumie to się nie dziwię, bo jest fajna pogoda. Pięknie jest, naprawdę. Trochę mi jest głupio nagrywać, ale to chyba jest normalne. Już powinnam się do tego przyzwyczaić, ale no jest, wiecie, nie chcę nikogo załapać, żeby ktoś się nie obraził. Dobra, no to co, kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I co, życzę wam miłego dnia. Pa, pa!